Michał, wspaniała informacja, że będziesz w MasterChef nastolatki i dlatego muszę cię zapytać, bo to za tobą pierwsze godziny na planie. Jakie to emocje? Duże. To są takie emocje, że mam wrażenie, że mógłbym wziąć nóż i rozsmarować je na kawałku chleba. Tyle tak się unoszą. To dość przyjemne. Oczywiście jest rozkosznie, bo jakże mogło być inaczej, ale muszę powiedzieć, że no ten pierwszy dzień no to jakieś to duże wyzwanie też dla mnie. Pierwszy raz na tak dużym planie. Więc moja pierwsza scena to była naprawdę ważny moment dla mnie, jak poznawałem wszystkich uczestników. Jak zareagowali na ciebie uczestnicy? Najpierw byłem ukrywany, żeby to była niespodzianka, więc jak wbiegłem do tego pokoju, gdzie wszyscy byli zgromadzeni, to był krzyk, był pisk, były skoki, była radość, były przytulasy. Niewyreżyserowane. Ja też muszę powiedzieć, że ja oglądałem wcześniejsze MasterChef, się zastanawiałem, czy coś tutaj jest reżyserowane, czy nie. Okazuje się, że to wszystko jest na żywca i wszystko jest naturalne i prawdziwe. To prawda, ale to, co jeszcze może być dla ciebie nowością, przynajmniej według mnie, to może to, że tu jest ta słuchaweczka, albo że jest to faktycznie trochę inna praca w telewizji niż ta, z którą miałeś dotychczas styczność. Co tutaj cię zaskoczyło? Co jest jakimś wyzwaniem? Myślę, że najbardziej zaskoczyło mnie czekanie, że na wszystko się czeka, na każdy element, więc to jest chyba takie najbardziej zaskoczenie, że pomimo tego, że tyle jest tutaj do zrobienia, to i tak trzeba czekać na swoją kolej, na poszczególną scenę, bo trzeba przestawiać te kamery, więc to chyba jest takim zaskoczeniem dla mnie. MasterChef nastolatki, no to też krążą wokół tych tematów szkolnych. Na jednym z swoich ostatnich TikToków był taki podpis, że za tobą wspaniałe wydarzenie, spotkania z fanami w takich miejscach jak na przykład Muzeum Narodowe i tam w jednym miejscu napisałeś, kiedy w szkole byłeś przegrywem, a dziś zapełniasz Muzeum Narodowe. Co to w ogóle znaczy? Muszę powiedzieć, że ten okres gimnazjalny dla mnie był dość trudny. Byłem tak zwanym przegrywem, outsiderem, kujonem. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Więc życie jest przewrotne. To był trudny dla mnie czas i wtedy właśnie odnajdywałem ukojenie w kuchni. Myśleć, że ta kuchnia była dla mnie takim sanktuarium, gdzie mogłem pobyć sobą i tworzyć rzeczy, które uszczęśliwiały mnie i moich bliskich, więc ta pasja do gotowania była takim kluczem do tego zdrowia psychicznego dla mnie, dlatego cieszę się, że ten program MasterChef Nastolatki nie będzie tylko o gotowaniu, a też o tym dobrostanie psychicznym młodych ludzi, bo ja sam tego doświadczyłem. Zresztą to jest wspaniałe, że 10 lat temu, jak miałem te 15 lat i byłem nastolatkiem, oglądałem MasterChefa z całą rodziną i to było też wielkie przeżycie, więc to, że teraz mogę tutaj być i mogę być tego częścią i mogę być wśród tych uczestników, jest wielkim wyróżnieniem dla mnie.